witam się z Wami w niedzielny poranek i specjalnie nie chcę aż tak głośno mówić, ponieważ jest teraz godzina 9 bądź przed 9, nie chcę obudzić tutaj nikogo z moich domowników, ale spędzimy sobie dzisiaj wspólnie dzień, zrobimy taki reset, przygotowanie do nowego tygodnia, bo ja ogółem ten tydzień miałam taki strasznie, to był jeden wielki harmider, ponieważ połowę spędziłam w Turcji na wakacjach z moją rodziną, a drugą część, no już przyleciałam do Polski, w piątek byłam w szkole, ale w piątek akurat czułam się fatalnie pod tym względem. Wczoraj spędziłam troszeczkę z przyjaciółmi, głównie w domu, a dzisiaj, wiecie, nauka, ogarnięcie, jakieś pranie, sprzątanie, tego typu rzeczy, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie takiego wspólnego vloga i spędzimy ten dzień razem. Ja właśnie zrobiłam sobie kawkę, no jest ta godzina 9 i teraz, szczerze mówiąc, to nie idę od razu do lekcji czy coś, bo jeszcze jest za wcześnie. Pogoda też jest ogólnie straszna, jest taka mgła, zimno. Wydaje mi się też, że przez taką zmianę temperatur, jaką miałam teraz na wakacjach, to dlatego też się czułam w piątek, no nie najlepiej, byłam zaochodząca, taki trup, słuchajcie, nic a nic. Śniadania jeszcze nie robimy, bo nie jestem jakoś bardzo, bardzo głodna, ale taką kawkę to z miłą chęcią wypiję i lecę teraz z powrotem na górze. Odpalimy sobie komputer, książkę, coś takiego, no mówię, nie ma dzisiaj pośpiechu, mamy parę rzeczy do zrobienia, ale nie jakoś tak stricte, wiecie, nie mamy naładowanego grafiku, więc spokojnie. No i zapraszam Was do spędzenia dnia ze mną. Miałam strasznie chaotyczny ten tydzień i miałam w planach to wszystko, wiecie, zrobić jakoś bardziej dokładnie, wiecie, w czasie, ale no niestety nie wyszło. Ze szkoły nie mam nawet ochoty się jak na razie zabierać, bo wiem, że jak już się zabiorę, to się dosłownie zakopię, bo jednak zrobienie sobie takiej parodniowej przerwy w ciągu roku szkolnego, no to jest troszeczkę problematyczne i czasami ciężko to gdzieś tam dogonić. Pogoda jest, kurczę, taka brzydka. Ja na przykład lubię strasznie taką złotą, słoneczną jesień. Jeżeli jest taka pogoda, to jestem totalnie zakochana. Ale w tej drugiej części jesieni, takiej jaką mamy dzisiaj, czyli takiej pochmurnej, deszczowej, zgniłej pogodzie, już totalnie nie. No ale trudno. Za lekcję zabierzemy się jak najpóźniej. Chcę zrobić trening dzisiaj jeszcze. Posprzątać trochę w pokoju, bo jest no, mały harmider. No i tyle. Teraz mogę Wam życzyć smacznej kawusi. Udało nam się już zmontować vloga, także jedna rzecz na dzisiaj już zrobiona, ale dość późna godzina, ponieważ 11:00, zebrało nam się troszeczkę czasu i zaraz idę jeść śniadanko, przybierę się tylko w cieplejszą jakąś odzież, bo ta piżama, to Wam powiem, taka dość no cieniutka, ale bardzo jestem zadowolona, że udało mi się wreszcie to zrobić, ponieważ zlekałam z tym już, no mówię, od czwartku co najmniej, ale tak to jest z tym montażem, że to jest dość taka rzecz czasochłonna i na przykład, wiecie, wyobraźcie taki film sobie raz, a ja muszę w zapętleniu oglądać taki materiał z 10 razy 15, więc czasami ciężko jest to albo wyłapać jakieś błędy, tu za głośno, za cicho, jakieś przycięcia, dlatego to najczęściej zajmuje tyle czasu, ale wiecie, ja na przykład to lubię, dla mnie to jest przyjemność, więc jeżeli ktoś ma do tego takie podejście, to nie powinno być to problemem, ale jedynie no, zajmuje dość dużo czasu. Ja teraz już nie przedłużam i idziemy coś jeść. Stwierdziłam, że niedziela to jest idealny dzień, żeby zrobić sobie naleśniki na śniadanie o 11 rano. Teraz zabierzemy się troszeczkę za naukę, jest godzina 12, więc w sumie tak idealnie w samą porę. Wezmę sobie planer, zaplanuję cały przyszły tydzień, czy jest taki luźny, czy nie. Szczerze mówiąc, to trzeba ten tydzień tak ładnie zgrać, ponieważ przyszły jest już luźniejszy, ponieważ jest już tam wtedy ten taki weekend związany z listopadem. To jest też dla mnie abstrakcja, że już w przyszłym tygodniu mamy listopad, gdzie no każdy z nas, podejrzewam, że gdzieś tam się zatrzymało na przełomie września czy tam początku października, a niestety to już leci po prostu jak przez palce, słuchajcie, albo też Wam powiem, jak dostałam ostatnio ofertę, że przyśle mi jakaś firma kalendarz adwentowy. I ja tak pomyślałam sobie, kurde, jak to kalendarz adwentowy, kiedy tutaj jest no, dopiero październik, te święta są jeszcze za 2 miesiące tak fizycznie. No to gdzie tutaj takie rzeczy, wiecie, świąteczne już, koniec roku? No nie, było to dla mnie tak totalnie nie do pojęcia, ale już odbiegając z tematu świąt, bo do tego jeszcze mamy troszeczkę czasu, to wezmę sobie teraz właśnie rzeczy do szkoły, postaram się tam zrobić tyle, ile dam radę i jakoś to tak sobie rozłożyć w jakiś
tam blokach, powiedzmy, no nie chcę teraz tu siedzieć i rypać 3 czy 4 godziny, bo wiem, że i tak bym tak nie dała rady. Posiedzę godzinkę, dwie, wstawię ten vlog w międzyczasie, także wszystko, żeby to tak jakoś, wiecie, połączyć. Także dajcie mi teraz troszeczkę czasu tutaj na takie rzeczy biurowe, no i my się widzimy w jakiejś już ciekawszej, luźniejszej części. Nie jestem pewna, czy na 100% będzie mnie dobrze widać, ale właśnie wychodzi słońce i stwierdziłam, że czas będzie to idealny, żeby wyjść na chwilę, zrobić sobie mały spacer, bo no tak troszeczkę to zachęca, jak jest takie słoneczko, a nie taka ponura pogoda. Jest godzina 14, czyli troszeczkę tutaj przewyższyłam swoje zamiary, ponieważ nie chciałam w sumie siedzieć aż tak długo. Troszeczkę mi zeszło, no i jest już ta godzina 14, więc teraz takie chociażby pół godzinki na dworzu myślę, że dobrze mi zrobi. Teraz idę się troszeczkę przewietrzyć i zabieram Was ze sobą na spacerek. Dzień dobry, robimy troszeczkę mały update, ponieważ zaczęła się teraz burza, ale nie o tym mowa. Chciałam powiedzieć, że po południu przeleżałam, jakaś ulewa, słuchajcie, przyszła, ale mam nadzieję, że będzie mi słychać. Chciałam tylko powiedzieć, że się czułam bardzo, bardzo źle i czuję się do teraz. Boli mi brzuch, ogólnie przeleżałam, przespałam całe południe. Nie pouczyłam się nic więcej, jak tam przedtem wam pokazywałam. Ale teraz tak troszeczkę już wypoczęłam, idę posprzątać w garderobie, bo po tygodniu zrobił się tam taki syf, że nawet wstyd mi jest to pokazywać, więc zabiorę Was teraz ze sobą. I ta pogoda, słuchajcie, no zobaczcie, jaka jest straszna. Grad, słuchajcie, nawet nie dasz o grad, więc... Tak jak już mówiłam, wstyd to w ogóle pokazywać, ale tu jest pranie, tu jest świeże pranie, tu są rzeczy wyjęte z tego, tu są rzeczy do prania i porozwieszenia na wieszaki. Już poukładana, teraz biorę resztę rzeczy do prania, choć podejrzewam, że i tak nie zmieścimy się na jedno, będę musiała wstawić dwie pralki, no ale już troszeczkę lepiej to wygląda, no przejrzało, tu są tylko jeszcze jedne spodnie, także jestem zadowolona. Wybrałam się, słuchajcie, w moją starą bluzę, ale mimo tego czuję, że jestem taka podziębiona, osłabiona, ponieważ jest mi dość chłodno, dlatego teraz właśnie się troszeczkę odziałam i idę robić zadanka domowe. Nie mam tego dużo, w sensie nawet jakby było tego dużo, to fizycznie i tak nie chcę robić tak wiele, bo wiem, że jestem taka zmęczona. Nie wiem czemu, ale od momentu naprawdę, kiedy przylecieliśmy do Polski, to nie czuję się tak w pełni i strasznie mnie to wkurza. Ja nienawidzę, kiedy czuję się taka, że wiecie, na przykład nie mogę robić tego, tego, tego i muszę leżeć, odpoczywać, jakby ja rozumiem i jestem tego pełni świadoma, że ten organizm musi wypocząć, ale samo poczucie takiej bezwładności i niemocy jest dla mnie no jedno z najgorszych. Ale teraz zabieram się za te lekcje, więc zapraszam Was ze mną razem tutaj do nauki. Dzień dobry wszystkim, witam Was ponownie tutaj już w naszej stałej scenerii do vlogu w domku. Mamy dzisiaj wtorek i jest teraz godzina 9:35, więc dość późno jak na taki dzień tygodnia, ale muszę Wam powiedzieć, że ja ostatnie dwa dni to miałam w ogóle lekko mówiąc wyjęte. Byłam chora, wczoraj zostałam w domu i szczerze mówiąc to nawet no... Była to taka wirusówka, może nadal jest, bo ja nadal biorę jakieś tam leki, probiotyki i tego typu tam rzeczy. No już się zanudzę fizycznie w domu, plus no czuję się już na tyle o siłach, żeby iść i coś tam chociaż porobić, a nie leżeć jak takie warzywo przez cały dzień w domu, bo tak właśnie było wczoraj i już mam dość. Właśnie się ogarnęłam, idziemy sobie zrobić teraz jakieś śniadanko, coś tam do szkoły się spakować, bo szczerze mówiąc wczoraj się jeszcze tym tak nie zamartwiałam. Planów było dużo, w niedzielę chciałam do Was nagrać jakiś film, wczoraj też już chciałam zacząć nagrywać
tygodniowego vloga, ale to się wszystko tak skumulowało, że ja wiecie, rano na przykład byłam w stanie, a wieczorem już niestety nic się nie dało zrobić i no tak czasami bywa. My się nie widzieliśmy od czasu mojego wyjazdu, także wdrążenie się z powrotem, jak możecie zauważyć, jest to dość trudne, tym bardziej, że to po tym wyjeździe złapało mnie taka jakaś niemoc, nie wiem, w piątek byłam też w szkole, ale czułam się dosłownie jak taki chodzący trup, jak, no w ogóle nie komunikowałam się jakoś z ludźmi, spałam pół dnia później jak przyjechałam do domu, więc ten weekend mogę uznać za taki no 50-50. Mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze, jest to taki ostatni nasz tydzień przed tym wolnym. Nawet nie wiem jak ja się odkopię z tych zaległości, które mam z zeszłego tygodnia, nawet do tego jeszcze nie zaglądałam. Zabieram was teraz ze sobą na dół do kuchni i szczerze mówiąc to uwielbiam, kiedy mam jakby wolne, w sensie jak rano jestem w domu i nikt mnie nie przeszkadza, bo aktualnie wszyscy teraz są w pracy. Mój tata, moja mama, mój brat się w szkole i mogę sobie tutaj, wiecie, gadać, chodzić, bo nie ukrywam, czasami głupio jest mi na przykład i nie robię tak, że jestem w kuchni, mama je śniadanie, coś gadam do kamery. Więc jak teraz mam okazję, to jestem bardzo zadowolona. Szczerze mówiąc, po takim czasie, kiedy się źle czułam, to teraz zupełnie jakoś inaczej wszystko to odbieram i ja się wręcz aż cieszę. Cieszę się, że mogę wyjść do szkoły, mogę tam jechać, mogłam się normalnie ubrać, ogarnąć, że mogę stać, bo normalnie wiecie, jak czasami kogoś boli brzuch, to nie da się tak stać prostym, bo go aż tak ściska. Ja tak miałam właśnie. A teraz mam tu swoje leki, które muszę zażyć. Zaraz to zrobimy, ale najpierw śniadanie. Już swoje piękne śniadanko za dokładnie 20, więc muszę opuścić moją chałupkę, także no poranek nie mogę na nic narzekać, szczerze mówiąc, bo mógł to tak wyglądać codziennie. Tu mam teraz jeszcze garść moich tableteczek, które muszę zabrać ze sobą. I jedziemy do szkółki. Normalnie aż się naprawdę ekscytuję, że jadę do szkoły, szok. Wybaczcie mi za moje nieogarnięcie, ale jest godzina 19:30. Ja właśnie przyszłam do domu, wyglądam w ten sposób. Zjadłam przed chwilą kolację, trzęsie mi się ręka. Naprawdę dzisiejszy dzień jest troszeczkę maratonem, jeśli chodzi o takie dni szkolne, ale idę teraz poćwiczyć w końcu. Mówię, póki czuję się na siłach i naprawdę nie wiem, czy za dwa dni nie weźmie mnie znowu jakieś choróbsko, czy coś, to idę chociaż na pół godziny. Jest już prawie 20, więc tego czasu dużo nie ma, ale tu na przykład mam jakąś kartę z ZUS-u, dostałam od pani iPada, tu załadowana jestem, nic, więc... Naprawdę padam, byłam na dodatkowej matmie ledwo, co zdążyłam, szczerze mówiąc, bo to tak, te wtorki są tak w biegu, że jeden z takich najbardziej zalatanych dni. Ale nie przedłużam, idę się przebierać i lecimy na siłownię na dole. Dzień dobry, moi państwo, o godzinie 6:47 w środę. W ogóle przez to, że w poniedziałek nie byłam w szkole, byłam przedstawienie o jeden dzień i chciałam teraz powiedzieć we wtorek, ale mamy już środę, więc w sumie dobrze. Wyglądam jak wyglądam, z jakimiś, zobaczcie, antenkami na głowie, ale szykuję się do szkoły, w sumie to już nawet i wychodzę z domu i jadę do tej szkoły. Wczoraj, w ogóle wtorki, no niestety są tak zabiegane, że nie zdążyłam się do was odezwać nic ani słowem. Posiedziałam do północy, więc ten mój sen dzisiaj to był taki 50-50. Idę teraz tylko zrobić sobie kawkę do szkoły i będziemy jechać. Pomalowałam sobie też tak mocniej usta. Nie wiem, zobaczymy jak to przejdzie. Tak lubię kombinować, szczerze mówiąc, i pokażę wam też stylówę, bo też jest taka troszeczkę jak na moje już przełamuje niektóre moje tam jakieś style. Dzisiaj mam na sobie jedne z naprawdę szerszych spodni, które... Najszersze, szczerze mówiąc, spodnie jakie mam. Tu chyba idealnie widać, jak one są takie dość luźne. Wiecie, no duże, no jak na mnie. Do tego jeszcze ubieram New Balance białe, więc wszystko będzie fajnie tak w takim sportowym stylu, bo też dzisiaj jest długi dzień, to jest bardzo wygodne. O dziwo, nie wiem czy wygląda czy nie, ale jest naprawdę w tym mi bardzo komfortowo. Zdejmuję te klipsy i już lecimy. Thank you.